w sumie znaczy w tym kawałku. Spróbuję ci to zaraz wytłumaczyć, żebyś odpowiednią drogę mógł sobie wyznaczyć. Później idź nią wytrwale, z przeszkodami trzeba walczyć. Zaczyna się spokojnie, jak z Lechem moja przygoda. To jakim jestem człowiekiem władzy się nie podoba. Co to patriotyzm? Powiem w prostych słowach, by rozpalić tę iskierkę także w waszych głowach. Szanuj język ojczysty, po pierwsze tak po prostu. Polacy ginęli za to, byś mógł mówić po polsku. Swoje błędy poprawiaj, na to się przygotuj. Pamiętaj, że podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Nieważne czy mieszkasz w bloku, czy gdzieś na wsi na uboczu. Powiedz sobie, ja też mogę i to zrobię. Wywieź flagę w oknie stale, w każde święto narodowe. Przecież jesteś Polakiem, dumnie w chwale podnieś wysoko głowę. Patriotyzm na co dzień, przecież to nie takie trudne. Każdy zna cały czas, swe ręce unosi dumnie. Nie idzie nowe pokolenie, jak w Marszu Niepodległości. Zastanówcie się spokojnie, co zrobiliście dla Polski. Patriotyzm na co dzień, przecież to nie takie trudne. Każdy zna cały czas, swe ręce unosi dumnie. Idzie nowe pokolenie, jak w Marszu Niepodległości. Zastanówcie się spokojnie, co zrobiliście dla Polski. Pamiętaj o historii, ucz się jej stale. Pamiętaj o bohaterach, którzy ginęli w fale. Choć miejsce pochówku wielu z nich jest nieznane. Raz do roku zapal znicz, to nie wstyd, to zwyczajna pamięć. Pomagaj Polakom na kresach, Polakom z całego świata. To nic złego, że im życzysz jak najlepiej i w Polaku widzisz brata. A gdy ktoś ci powie, że to tylko czasu strata, uwagi na to nie zwracaj, uświadamiaj młodych ludzi. Być Polakiem to nie wstyd, to duma, która rośnie tak jak z wiekiem rośniesz ty. Poświęć raz do roku, w sumie te kilka dni. Bądź tam, gdzie polskość we wszystkich się tli. Zabierz flagę narodową, jedź na Marsz Niepodległości. Bo nigdy go nie zobaczysz wśród wiadomości. Sam dąż do celu, szukaj prawdy w kraju naszym. I pamiętaj przyjacielu, patriotyzm to nie faszyzm. Patriotyzm na co dzień, przecież to nie takie trudne, każdy zna cały czas. Swe ręce unosi dumnie, idzie nowe pokolenie. Jak w Marszu Niepodległości, zastanówcie się spokojnie, co zrobiliście dla Polski. Patriotyzm na co dzień, przecież to nie takie trudne, każdy zna cały czas. Swe ręce unosi dumnie, idzie nowe pokolenie. Jak w Marszu Niepodległości, zastanówcie się spokojnie, co zrobiliście dla Polski. Działaj od podstaw, nikt tego nie zabroni. Polskiej kultury musisz nauczyć się bronić. Władza dzisiaj nas się boi, bo rozwalić chcemy system. Wolna Polska będzie, gdy skażemy ostatniego komunistę. Zrobią ze mnie faszystę, człowieka marginesu, ale nie odbiorą mi już nigdy mojego sukcesu. A co dla mnie jest sukcesem? To proste, wierz mi. Ktoś dzięki moim tekstom przeczyta o Pileckim. Rób co możesz, cokolwiek dla kraju. Pamiętaj, że sukces zawsze buduje się pomału. Chcą na siłę nam narzucić modę z zachodu. Nie musimy im ulegać, no bo z jakiego powodu? Nie jesteśmy słabi, nigdy nie wierz w takie bzdury. Tylko idź przed siebie głową do góry, jeśli będziesz o coś walczyć i spytają ci się po co, powiedz dumnie, że na co dzień jesteś polskim patriotą. Patriotyzm na co dzień, przecież to nie takie trudne, każdy zna cały czas. Swe ręce unosi dumnie, idzie nowe pokolenie. Jak w Marszu Niepodległości, zastanówcie się spokojnie, co zrobiliście dla Polski. Patriotyzm na co dzień, przecież to nie takie trudne, każdy zna cały czas. Swe ręce unosi dumnie, idzie nowe pokolenie. Jak w Marszu Niepodległości, zastanówcie się spokojnie, co